Jedziemy teraz do centrum informacyjnego związanego z wybuchem wulkanu Eyjafjallajökull. Marca 2010 roku miał miejsce wybuch wulkanu Eyjafjallajökull, a erupcja trwała do czerwca. Początkowo wulkan wyrzucał tylko rozgrzaną magmę, ale 14 kwietnia nastąpiła tak silna erupcja popiołów, że sparaliżowała ruch lotniczy prawie w całej Europie. Wulkan ma wysokość 1651 metrów i średnicę krateru 3 do 4 km. W całości jest pod lodowcem. Jesteśmy w domu farmerskiej rodziny, która ucierpiała w wyniku wybuchu. BBC zmontowało film z przebiegu wybuchu i podarowało tej rodzinie, która otworzyła centrum informacyjne wybuchu wulkanu Eyjafjallajökull. Właśnie oglądamy fragmenty tego filmu. Spowodowane wybuchem wulkanu gwałtowne topnienie lodowca wywołało katastrofalną powódź. Jesteśmy tu w sierpniu 2011 roku. Tak obecnie wygląda farma po usunięciu skutków wybuchu.